Koniec walki Tuszol Kosecki i Wronek Olejnik. O kurwa, godzinę to trwa. Czemu tego boksu nie wykorzystujesz? Wykorzystaj ten boks! Leć Kadaś, leć Kadaś! Dawaj. Kurwa, strasznie go najebał, no. Witam, dzisiaj jest 23 grudnia, dzień przed Wigilią. Moi kochani trenerzy zasponsorowali mi na dzisiaj w p***ol. Dzisiaj będę miał sparingi. Od jakiegoś czasu się przygotowuję, ale są tylko jakieś tam przede wszystkim technika, plus jakieś tam zabawki, owszem, ale sparingów jako takich jeszcze nie miałem. Znajdujemy się w klubie Kohorta w Poznaniu, na Jeleniogórskiej. Grzechu załatwił dobrych zawodników. Najsłabszy ćwiczy od 2 lat. Najsłabszy ćwiczy od 2 lat. Powiem tak, jestem bardzo zmęczony, bo mam teraz po 2 treningi dziennie. No ale jak trzeba, to trzeba, nie? Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Nie spodziewam się po sobie jakichś tam wyczynów, ale no dam z siebie 150%. Kurwa, myślałem, że bandura go tarczuje przez chwilę. To jest pojebane, że jak przyjdzie taki, co się potrafi bić, nie? Podniesiesz nogę, to cię jebnie ręką. Podniesiesz rękę, to cię kopnie w głowę, nie? W kurwę pojebane to jest. W kurwę też demotywujące. Ty myślisz, że go trafiłeś, on ci zaraz kurwa po 100-kroć mocniej oddaje. Kurwa! Witam serdecznie. Jesteśmy na pierwszych sparingach Tuszolińskiego. W końcu Tuszol ma swój film. I kurwa nie kop tyle, to nie jest taekwondo. Wejdź z łapami, zajeb mu lewy, prawy ten. Nogi to tylko do kopywania, ale to cały czas to... Ale on dobrze chodzi w pójdę. Tak, ale cały czas to... To co ty jesteś tym? Wejdź kurwa z łapami, zajeb mu bombę, skróć dystans rękoma, zajeb loła. Jedziemy. Delikatna demotywacja się pojawiła. Dziwnie, że w kaskach się nie biją. Jak on ma pierwszy sparing. Nie ma klemuj się. Ale jeszcze nie było tak źle, kurwa, na trenika. Ale słuchaj, to są nowe, wiesz, stres. No, po pierwsze, jesteś zajechany po całym tygodniu, dopiero zacząłeś robić po 2 treningi, już robisz drugi czy trzeci tydzień. Po drugie, to są pierwsze prawdziwe sparingi. Byliśmy w halkowni, zrobiłem 3 rundy, chciałem się żygać, a 3 tygodnie później robiłem tych rund 10, kurwa, też zrobisz. Głowa do góry, wstawaj. Wstawaj, kurwa. Głowa do góry. I oglądam na chwilkę, oglądam. No, tylko ja nie mam siły, boli mnie bardzo. To nie kop, kurwa. Dużo kopiesz, bo tu energii zabierasz. Pyk, pyk, pyk i noga. Kończ nogą. Raz, dwa, noga. Lewy, lewy z przodu, trzymaj go lewy. A Kieras jest tym? Bo on jest chyba trenerem boksu, nie? Czy kickboxing też ogarnia? Jak to tam wygląda? Może dlatego przegrałeś walki, że nie trenowałeś jak oni? Podejrzewam, że każdy trenuje podobnie, wiesz? Nie wymyślisz tu, kurwa, żadnych fajerwerków. Lewy, prawy, to jakiś kurwa haczek, sierpik jakiś, skończ nogą, uśmiechnij się, zbij se piątkę. Teraz to cię kurwa nawet awionetką nauczy latać. No tak, stary, ja tam bym nie chciał kurwa popaść w konflikt jakiś. Dawaj! Jak
ktoś cię położy, musisz stać. Daj mi kurwa ognia. Ale czekaj, tak, daj mi kurwa ognia. Zabieraj, ogień, zabieraj tą lewą nogę. Od dłuższego czasu mi to boli. O kurwa. No jest, no ciężko jest kurwa, no ciężko jest na tych treningach. No. Nie ma kurwa lekko, nie? Dobrze było. Zwany dzień techniki, sparing na śmierć i życie w 10 bez kasów, jak ktoś szczery zapomni, to bez. No. Ja to zdałem po pierwszej rundzie jak chuj. Nie no, na pewno jakby, kurwa, nieważne, nie wiem, kim byś musiał być, żeby pójść na sparingi, żebyś nie umierał, kurwa, na pierwszym w minutę. No. To jest tak jak, nawet co możesz, kurwa, bić worek, kurwa, godzinę i już możesz ogarniać, że będzie dobrze, a tu, kurwa, to jakoś zupełnie inaczej jest, nie? No. Tlen do walki to się, kurwa, naprawdę masakrycznie robi. No. Mówisz, o kurwa, ja mogę biegać przez godzinę, to spoko. To chodź na sparing 3 minuty, nie? Znaczy nie ze mną, bo ja nie mam tlenu. Z kimś, kto już robi. Innego. Wysiłek, kurwa. Nie. Bardzo będę chętnie przychodził do chłopaków. Kuszo, co palenie wtedy? No i zowidzowie. To tyle na dzisiaj. Chłopaki mi dali niezły wpierdol. Oczywiście, że jest jeszcze dużo do roboty, ale zapierdalam na 150%. Banduro już ty pali? Idziemy po zwycięstwo, idziemy, 5-0. Tu idziemy, na sparingach przerwy między rundami też 1,5 minuty? Nie. Minuta. Mieliśmy minutę. Pomiędzy wszystkimi ćwiczeniami była minuta. Jak mówiłem ty, ale tam jest potem 1,5 minuty. Mówi, to i tak ci 3 zabraknie, nie? I to coś takiego było, nie? No. Fame trochę cheatuje z tymi przerwami pomiędzy rundami, że są 1,5 minutowe. Ale to dobrze. To w kurwę zmienia, stary. Idziemy łebci urwać. Już? Wiercą i wiercą. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Widzowie, jesteśmy w kopalni. Kopalni Wieliczka. Chodźcie, zaraz wam wszystko powiemy. Przyjęliśmy się obciąć najlepszego barbera w Warszawie. Siemano. Chodźcie. Jest dzień 8. Fajnie, że tak, nie wiem, czy Ginol też, ale że Bandura tak z nim jeździ tu na trening. Nie wiem, czy wiesz, no pewnie na wszystkich nie był, nie? Ale że tak jeżdżą zawsze ze sobą. Na konferencjach się pojawiałem i tak dalej, nie? 12 stycznia i to dziś dużo dostanie. Na pierwszym treningu nie miałem rąk, nie miałem się utrzymać. No nie, no jest coś takiego, no. Bo, ale to na sparingach też tak masz, bo jak już nie masz siły, to pojawiają się tak zwane priorytety, nie? I na przykład priorytetowo nie chce ci się rąk trzymać i godzisz się z tym, że za chwilę ktoś ci wypierdoli sztukę w głowę i jesteś pogodzony z tym, że dostaniesz sztukę w głowę. Bo to jest nadal lepsze niż trzymać ręce w górze. No to kurwa to no. No. Jak ci zaczyna mięsień palić, kurwa, to tam wiesz, nie? Bo to jest może dla tych, co nie trenowali, to jest takie uczucie, jakbyś, nie wiem, kurwa, o, robił biceps i wiesz, już dochodzisz do tego momentu, gdzie cię kurwa już wszystko pali, nie? No i wtedy najlepiej wchodzi, nie? Bo nie wiem, zrobisz jeszcze 5. No to wyobraź sobie jeszcze przez minutę robić. No kurwa, zajechany jesteś, nie? No. Zezłomowany przez Kosyckiego i upokorzony upadek mięśniowy na żywo w Facebook. Z jego koniec. Ja miałem kurwa upadek tego. Upadek osobowości, kurwa, nie? Tak, dzisiaj się popłaszę. Przejdźmy do Warszawy. No co, no trzeba wyglądać. Ja nie wyglądam. Po face to face w restauracji chyba na 1-0, co? Nawet nie wiem. Zwykły. Ja też jestem, ale. Mamy kierowcę swojego, widzowie. Zmieniły się czasy. O, teraz macie tutaj link do zbiórki w opisie, ponieważ zbieramy na prywatnego jetta. Pierwszy raz nie jesteśmy na czas. No bo musieliśmy. No patus, no. Mocno, no. 100% patologia. Z takim tam warklaczkiem. Pierdolił ci syf od sterydów, to teraz trzeba, pani ma roboty pełno. Jest z tobą jechane do spodu. Wszystko znalazłem. Co znalazłeś? Każdy brud na ciebie. Ile to potrwa? 30 minut, 35-40 minut. Tam ludzie, chuj będzie, ty cisza będą pizgali pewnie, nie?
Właśnie obserwujemy posturę Kuby Kozeskiego. No oponenta ogólnie. Oponenta. No wygląda co najmniej jakby właśnie wrócił z komunii. Jeżeli Tuszo z nim przegra, to jest zniszczony. To będzie z nim ciągnął do końca życia. Smoczek Greya musi mieć na ukojenie nerwów. Bobo. Tak będzie. Bobo. To jest Bobo. Walca, zatańczy. Numer jeden. Idziesz. Kurwa malinka. A teraz mam podobne. Dzisiaj tak pytanie, skąd takie pędzlowy, no? Teraz mam podobne. Skąd takie pędzlowy ogarnąć? Wiesz co, no. Lubisz takie z miejsca na pieluchę? Wiesz co, mam. Oni się ma kochają. Chyba tak. Jak się czujesz? Dobrze. Śmiesznie było. Śmiesznie było. Witam. Dzisiaj jest dzień. 19 stycznia. Znajduję się w klubie Kohorta w Poznaniu na ulicy Jeleniogórskiej. Tak? Tak. I dzisiaj po prostu zrobię sobie luźne. A do kogo należy ten Kohorta? To jest tu, gdzie ten kieras trenuje, czy ten drugi trener od K1? Sparingi zostały 3 tygodnie do walki. Ostatnio mieliśmy sparingi, gdy Tuszo był ktoś. Trener dwa razy upomni, że ręce wyżej, za trzecim razem kopie w łeb i potem pamiętasz, bo jednak trzymałeś te ręce. No to już pewnie opowiadałem tą historię z pięć razy, ale to Jarosz opowiadał, że przyszedł i sam na sparingi tam przed swoją walką i oni akurat mieli sparing i mówi do niego Jarosz, Szymon, podnieś ręce. No i za chwilę mówi, podnieś ręce, trzymaj gardę. No nie posłuchał go, wypierdolił mu high kicka, osunął się na siatkę i skończył się dzień sparingowy. No, a i sam wspomina to tak. No, że biją się, ten mi coś jęczy, że ręce wyżej, nagle mnie kopnął, obudziłem się po sekundzie, wstałem, chciałem się bić dalej, ale powiedzieli, że mam iść do szatni. No. Bo mówił, że jak go zaprosili po wygranej jego pierwszej walce na tą zaawansowaną grupę, nie? Tam gdzie Gamrot był, Borys Mańkowski, Roman Szymański i tak dalej. No, to inicjacja polegała na tym, że musiał zrobić 10 sparingów pod rząd z każdym z nich. No. No i mówił, że tak kurwa przez te 30 minut, a i że to kończył się jeden, piąteczka kurwa, odwracasz się i bierzesz drugą parę, nie? I mówił, że jak już tak nim rzucali kurwa po tym oktagonie i mówi, że kurwa straszne rzeczy mu robili. Wyrzuty, kurwa, przez biodro, kurwa, bili go po głowie. Jakie liście chamskie dostawał, no. No przykre to jest, nie? No przykre to jest, jak idziesz na sparring. No. Tak szczerze to płaczesz, ale po tobie nie wygląda, tak masz, kurwa, zdeformowaną mordę w tym momencie, nie? No. Słyszałem od kolegów, to dużo klubów na takiej grupie zamknięte na taką inicjację. No to no, na pewno nie. No, mówił, że ostatni to był, że chyba ostatni z kim miał tam sparing to był Borys. Ja z Borysem się no coś tam znał, nie? Bo coś tam, oni tam na chyba jakieś rzeczy kręcili przy okazji fejmu. Jakieś tam vlogi czy coś. No. I mówił, że się ucieszył, że wiesz, że ostatni tak sobie pomyślał, że już mu odpuści, nie? No. No to w pierwszej sekundzie dostał w zęby, ten go podniósł i wypierdolił o siatkę, nie? No tam się skończyło koleżeństwo, kurwa. No, była piąteczka i się skończyło koleżeństwo. No. Musicie, jak on kiedyś ten, jak zrobi jakieś Q&A albo jakiegoś live'a, musicie go zapytać. On to tak śmiesznie opowiada, bo widzisz to przerażenie i ból w oczach. O, pięknie. No. W ciężkim stanie był bardzo przetrenowany. Dzisiaj jest dzień, gdzie jest wypoczęty, mimo że jesteśmy po trasie, ale niestety, jak to w sporcie bywa, wy o tym nie wiecie. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Generalnie powiem tak, sporty walki dość kontuzyjne, no i okazało się, że po jednym ze sparingów doszło do kontuzji. Nikt o tym nie wie, wiemy tylko my, nasze wąskie grono. Wyjdzie to po fakcie, po walce, bo mam zamiar wystartować z tą kontuzją. Generalnie zostałem kopnięty w okolice kolana, od strony wewnętrznej. Coś z tym kolanem się działo, potem
sparingu, cały czas machałem na tą ręką, mówię, będzie dobrze, weźmiemy tabletki, się zagoi. No ale na tyle mocno to wszystko przeszkadzało, że postanowiliśmy podjąć gdzieś tam no te kroki trochę bardziej odpowiednie, czyli pójść do lekarza, do ortopedy, pójść na USG. I po USG wyszło, że no coś jest nie halo z tym kolanem. Generalnie. Pęknięta łękotka i do tego jest również przedział przyśrodkowy, więc odłup poboczny w części łodowej o zatartej. No, jeszcze płyn ma. Zachyłek nadrzepkowy. Płyn, warstwa 6 mm. No. Pojebane, nie? A kto mi to wytłumaczy? W strukturze włókienkowej przyczepy zachowane, częściowo uszkodzone drugiego stopnia. Także mamy problem z kolanem, ale no co zrobić? No są 3 tygodnie do walki, nie poddajemy się. Tuszol niestety, od który chyba tydzień czy drugi nie sparuje w K1, walkę mamy w K1. My nie będziemy tej formuły zmieniać, bo jesteśmy wojownikami, jak się na coś umawiamy, to po prostu tak robimy, więc dziś sparingi bokserskie. No i chyba kopania do walki nie będzie, no bo będziemy dbali o to, żeby Tuszol po prostu na walce. Nie ma, powiem tak, za dużo pracy już zostało włożone, na pewno nie ma opcji, że do walki nie wychodzę. Nie ma sensu z kombinowania ze zmianą formuły, po prostu wychodzimy. Sparingi po prostu będą w formule bokserskiej. Treningi owszem z kopaniem są, bo kopać mogę, gorzej po prostu... Dlatego nie warto chodzić na sparingi? No, nie możesz tak mówić, stary. Warto jest w kurwę chodzić na sparingi i najlepiej jak chodzić na sparingi z ludźmi, co w kurwę potrafią i nie muszą się popisywać, nie? No, co tak i potrafią ci przypierdolić, dadzą ci jakąś wskazówkę, a nie, że wiesz, że ktoś pochodził rok, jest od ciebie silniejszy, kurwa, i przyszedł ci ryj obić. No. Sparingi spoko, no co masz, co chcesz w tarczę bić, a potem dostaniesz cios w twarz i się zdziwisz, kurwa, w oktagonie? Tam już i tak wystarczająco rzeczy cię zdziwi, kurwa, że, no, że pierwszy kontakt fizyczny raczej nie jest wskazany, nie? Z odbieraniem kopów. Mam totalny zakaz przyjmowania kopów na tą nogę, żeby nie pogorszyć stanu. Także po prostu ominiemy te części kopane. Oszczędzamy nogę po to, żeby na walce dać siebie wszystko. Teraz narażać nogę na jakiś uszczerbek kopnięcia. Mija się to z celem, więc po prostu do walki ciśniemy. No jest z nami dzisiaj, jestem ja, no ale jest z nami też trener Grzegu. Siemanko. Który dzisiaj będzie nadzorował. Szef tego całego miejsca, kohorty Poznań. No i co? Rozgrzeweczkę? I działamy. Działamy, nie? Działamy. Runda trwa 3 minuty. Nigdzie nie jest napisane, że ty przez 3 minuty masz się napierdalać. 3 minuty. Nawet jak miałem przez 30 sekund nie oddać ciosu, sobie tylko wyciągać lewą rękę, to sobie pracuj. Nikt nie mówi, że przez 3 minuty musisz kurwa się pizdać. Nawet lepiej. Jak przeciwnik jest mniejszy, to jemu ma zależeć, że on ma przyjść do ciebie. Niech on sobie przyjdzie, a nie, że będzie szamotaninem. Z dala od szamotaniny. Góra, dół. Jak widzisz, że trzeci raz broni górę, ja ci będę mówił, to tej góry nie bij. Bij serią góra, dół, góra. Zmieniać poziomy. Są takie kurwa, jak są kozaki. Powiedz, jak żeśmy się napierdalali, nie? Żeśmy kupali. Było mocno, mocno bicie. Ile ty chcesz? 7 lat, 6-7 lat. 3 minuty. Dobra! A ten ziomek nawet z twarzy wygląda na takiego, co jak go wkurwisz w klubie, to cię razem z bramką wyniesie, nie? Loże ci wyciągnie na zewnątrz i ci wpierdoli, nie? To od razu widać, nie? Pierwsza runda poszło! Mi się fajnie ogląda jak ten, jak ktoś jakieś przygotowania robi czy coś. Fajnie się ogląda, ale dużo gorzej się tam stoi. Jak to ty jesteś tym nagrywanym, nie? Tak, i presja, dawaj, stoi, tu! Jak on w ciebie idzie, stajesz kurwa, zamykasz się, rzucasz 3 bomby i idziesz w niego. Jak schodzi nisko, to ma. Nie znaczy na gaz. Dobrze, nisko. Tu będziesz dostał, ale tu to przelatuje, nie? No i przesada ma taki wyraz twarzy, skończ pierdolić, chce się napić, nie? Tak, tak ma robić.
Ale ja mogę kopać na jedno, tak? Śmiało, wszystko, lowy. Ja mam tylko prawą nogę rozwaloną, tylko uważaj na łydkę, jak mi kopniesz. Zobacz, łydy nie tak. Ci po prostu siądę, jak mi kopniesz, to nie, dobra, ja będę. Ale nie, kop wszystko, jak mnie zaboli, ci boję po prostu. Nie chcę kopać wszystkiego, bo ja nie rozciągałem nóg. Dobra, bo miał być bez nóg, to... O kurwa. Tą kamizelkę mam, znaczy koszulkę. Nie wiem, co robisz, kurwa, w ogóle. Piszę. Kurwa. O, to był dobry. Szybki nie ma, okej. A co mu ta koszulka pomoże? Czemu tego boksu nie wykorzystujesz? Jakiś lekarz jest na miejscu, w takim miejscu, czy po prostu w widocznym miejscu jest telefon na karetkę do zakładu pogrzeba? Nie no, oni cię tu nie zabiją, nie? A jak sobie coś złamiesz, naderwiesz czy coś, to... Wiesz, tam jest rana otwarta, że to Kuba przesyła 9 zł. Jak cię nie opatrzą w 15 groszy. Minut, to kurwa na będzie Boga. Gorzej. Co to za cel, donatę? No słuchaj, nie? Zbieramy. Chcę ten boks. Nie musisz w ogóle kopać, ani jednego kopnięcia. Ale to samo z frontami. Jak obijesz frontem, poszuk mnie i boks. Pokazuj mu tylko te nogi. Dobra. Ja tylko tak się robiłem. Po co tyle nagrywasz? Bij i odskocz. Chodź. Co mamy, nie? To wszystko? Idziemy dalej. No. No co, to tyle na dzisiaj. I widzimy się pewnie jeszcze przed balką. Coś jeszcze będzie, nie? Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Dziś jest 25 stycznia roku 2024. Ja pojawiam się, widzowie, pierwszy raz na tym filmie z racji tego, że Tuszol przygotowuje się oczywiście z ekipą od Bandury, więc mnie w tych tak naprawdę przygotowaniach jest bardzo mało. Oczywiście wspieram go mentalnie, a dzisiaj z racji tego, że tutaj byliśmy w okolicy, razem z Gubisiem wybraliśmy się na małą kontrolę antydopingową, kontrolę Bungie, bo tak jak wiele razy mówiliśmy na swoich streamach, no Tuszol jeżeli przegra, no to oczywiście jego przegrana nie zostaje dopisana do rekordu Bungie. A jak wygra, no i oczywiście już nie nagrywa z nami wtedy, tak. A jak wygra, no to oczywiście wtedy, filar. Wtedy jest Bungie. Wtedy jest tu Bungie 5-0, witamy. No więc idę po prostu jako połowa Bungie, bardziej G. Idziemy na kontrolę, no. Ale jaja, ty, że tyle ludzi na siłownię chodzi? No. Dzień dobry, kontrola Bungie. Byliśmy niedaleko, przyszliśmy zweryfikować, czy Łukasz będzie dopisany do rekordu. On musi być. Czy nie będzie? Jeden i drugi. Ty też walczysz? No, jak się dłużyło? 3 tygodnie przed się dowiedziałem. Jak się czujesz? Dobrze, zajebiście. Jestem 100% pewny zwycięstwa, już pójść tą nogę, musiałbym mi kurwa, nie wiem, odciąć ją piłą. Może ją kopać ile chcę, jak będzie adrenalina, to dojadę, a wylecimy nogę po walce. Widzowie, no nie będziemy im przeszkadzać, mają trening, my wpadliśmy skontrolować. Nie, tylko szybkie szoty z tym. Szybkie szoty jak Mbappé, no. Tak jest, dobrze, dywiam do góry. Góra, tak. Głowa między barki i walimy. Tak jak na nich patrzę, to chyba postawię na nich jednak ten kupon. Przecież myślałem, że będzie trzeba 0-2 zrobić, trzeba będzie ich jakoś wypierdolić. Nie tak, no to szol, no nie mamy tego samego vibe'u. No nic, widzowie, z mojej strony bardzo krótki epizod. O, zajebiście, kurwa, Trinor, postarałeś się. To oglądało naprawdę, na właśnie ruchy. No wydaje mi się, super. Że to będzie największy potencjał. Można na ciebie liczyć, a ja nie? Pewnie z wami się to jak coś, kurwa, nagrasz. Na mediatreningu, no. Nie? Mediatrening, pa, pa. O, witam was, widzowie, serdecznie. Słuchajcie, generalnie jedziemy teraz na face-to-face'a mojego z Tomkiem Olejnikiem. A to błąd w montażu jest, bo jak wchodził na tego City Fita, to było napisane, że face-to-face w rąkę. No będzie zabawnie, nie? Będzie zabawnie. Zobaczymy, no kurwa, szczerze, leciutko się stresuję, ale zajadę go. Myślę, że zajadę go psychicznie, wy już to będziecie pewnie widzieli długo po. Zobaczymy, jak to będzie. Jedzie z nami Patryk, z nami też oczywiście Gumisz. No i co? Cieszę się mega. Tusz i ja się bijemy na jednej gali, ja się dowiedziałem 3 dni temu o walce, no, ale mam nadzieję, że was nie zawiodę, tak. Mam nadzieję, że będzie w porządku. To już odbiło od kaski, nie? Fas, walkę chwycił. Od razu ten slow, kurwa, paseczek. A dobrze wyglądasz szczerze? No tak, ale odbiło od kaski. Ty nie jesteś już ten sam ziomek, jak cię poznawałem. No stary musi być wszędzie, tak? Z jednym, starszym, z młodszym dzieckiem. Big piona. Ten odcinek zmienił się diametralnie, bo miał być przygotowanie do walki Tuszola, a że Tuszol wszystko robił z Wronkiem na każdym odcinku. Po prostu stało się tak, że okazało się, że walczą na tej samej gali. No i tyle, no. Tylko wygrana, co mam powiedzieć. Śmiesznie to się ogląda w telewizji, nie?
Tyle przychodzisz, masz to na żywo, nie? To no, czy mamy być kciuki za bramkę, tak? Nie ma co kręcić tu. Nie ma sensu. Halo, halo, witam. O, pan przyszedł. Słuchaj mnie, ty kurwa, mówisz to do swojego koleżki? Mówię to do ciebie, bo widać, że jesteś na tak? A wiesz, że nie biorę żadnych twardych? Powiedzieć, przestań kurwa przekrzykiwać, wyjebany. Tak, jak ktoś jest na telefonie. Widać, że jesteś rozbiegany kurwa wzrokiem. Drugą szklankę wody żeś wyjebał. Risotto w miarę chyba było gotowane kurwa przed wejściem. I powiem ci tak, kurwa, wsia końcu wojewa. Co ty próbujesz młodego wkręcić w K1? Jak kurwa masz większe warunki fizyczne? Obrońca. A poza tym. A boisz się, że fizę dostanie swój koleżka, tak? Daj mi powiedzieć. Mówisz o sobie, tak? O sobie mówię. Niech dokończy. Ale mnie kurwa tak wiesz. Co najwyżej może być on, sorry, kurwa. Na poprzedniej gali robiłem to, zamknij tą pizdę bez titu. Nie będziesz kurwa mówił do mnie. Jak? Kurwa fajnie, nie? Trochę byłem zestresowany na początku, jest, ale później ja nie. Też stres, kurwa, czekaj, ja pierwszy ten, pierwszy to mi, ja jestem, jestem. Jedziemy, mamy wszystko. No i co? Widzimy się pewnie już w dniach przygotowań do walki, tych najbliższych. No tak, Ciatek jest swój wkurwiony. Czemu? Mówi tak, bawę mu zajebał ręką, bo myślę, że się boję. Widzowie, generalnie jest czwartek, odbieramy pokoje, dojechaliśmy już po długiej batalii, bo Kraków jest serio przesrane. Były mega korki, ale dojechaliśmy, nie? Czwartek, jesteśmy na potem z jakiś gość. To dobrze powiedział. Ale on w ogóle ma przejebane, bo na debiut przy full arenie krakowskiej. Ty też przejebane. Ja też, no kurwa, ale on ty masz zajebiście, masz pierwszą bitkę. No. To jest w ogóle najlepsze, to może być. Mega zajebiście. Idziemy, dobra, idę po wagę robię. Kurwa, kresik jest? Idę po wagę. Ucinam wagę. Ile musisz zbić? Dużo, 2 kilo, ale nic nie jadłem, nic nie piłem. Godzinę jest drama. To trochę jest. Ale my jesteś zmarnowany. Jednak ja gadają coś ze sobą. Przygotować sobie wszystko, zważyć się. Zastanawiam się, czy zasnę w ogóle. Już, witam. Waga zrobiona, rano się ważyłem, mam 70 kilo i marzę o śniadaniu. Mam przygotowaną proszki, mikstury i tak dalej na węglowodany, także zaraz idziemy się zważyć, możemy już nawet zjechać w sumie. Nie dotykaj mnie, kurwa, mnie zarazisz czymś. Kurwa, ale to załóż na sportową. Tryb offroad, to jest tryb offroad. A może to pierdala? No. 69,900. Mackenzie, 3 dychy w 3-paku. Jak do kosa pierdolny, to ja bym się męczył. 66,300. Kurwa pista. 900. Ale się napierdalamy. Nie napierdalamy, debilu, ty lekkość, kurwa, nie? Nie masz sobie żreć co chcesz, tylko masz, kurwa, jeść zdrowo. Cieszę się, że tu jesteśmy stary. To jest dla mnie coś niesamowitego, że jesteśmy tutaj razem, że jesteś ty ze mną, bracie, że jesteś tu Shi. Słuchajcie, witamy. No to mam powiedzieć, tak? Jestem z tym, kurwa, gównem sam, jak zwykle. To jest nasza cała bojówka. No i co? Tu idą. Proszę bardzo. Cała nasza moderacja. Chorosz pozdrawia. Wakacje w Choroszczy. Słuchajcie, jest z nami legenda. Picza. Dobrowski! Gaj! Dobrowski! Gaj! Kurwa, tak patrzę na nich, kurwa, wyglądają jak kartofle i tak szczerze ucieszyłem się. Myślałem, że tylko ja mam, kurwa, jakichś krzywych moderatorów. Ale po prostu bycie moderatorem to stan umysłu, nie? Stop! Dzisiaj jest media training, pro. Kurwa, to będzie taki, kurde, media training. Jak się czujesz? Klasa w chuj. Czuję się zajebiście. Bo jak ty ma, kurwa, IPM ma? Ja pierdolę. Koszulka po kierasie, nawet ich jej ten nie będę prał. Tutaj jest tak ubogo, nie? Ubogo. Tylko wronek, ale tam no, się zobacz tego. Kurwa. Favorit, sklep wędkarski, kurwa. Z jakim kodem? Jedziemy z karpiarzami, kurwa. Karpiarzami jedziemy, z kodem Tushol. Tylko z kodem Tushol, wszystko. A jak tam taktyki obgadane? Taktyka jest taka, rozbić, kurwa. Jak daj mi gier. Po prostu. Ale co o nim sądzisz? Będą go tak wyzywać, nie? Zobaczcie, co będzie. Teraz się czuję jak boss, bo jest z nami big boss. Nie, proszę tu nie wierzyć w tak, no, to z opomnienia, później zrobią ze mnie. Big boss, ale Ficik ma dobry, nie? Ficik ma dobry. I tak powinien wyglądać prawdziwy mężczyzna w kwiecie wieku. W moim wieku właśnie. To jest prawdziwy Peaky Blinders. Tak, prawdziwy Sigma. Victor Fronek Fronka! Po raz
pierwszy wronek w organizacji Fame. 19-letni zawodnik, który zadebiutuje, przedstawiciel ekipy Bungie. Co mogliśmy już usłyszeć tutaj na hali w Krakowie, która jutro już wypełni się do ostatniego miejsca Tauron Arena. Oglądamy umiejętności bokserskie, bo w takiej formule wronek zadebiutuje w organizacji Fame. No i co tutaj widzimy? A widać, że to nie jest człowiek z pierwszej łapanki, jednak na tej sali trochę czasu spędził. Tu na tarczach u oczywiście Macieja Bandurskiego, który zaangażowany jest w rozwój nie tylko swojego syna, ale także widzimy również Wronka, a Wronek z wielkim apetytem przystępuje do tego debiutanckiego starcia. Jutro chcę pokazać, że ten występ to nie będzie przypadek. Uśmiech na twarzy. Dziękujemy, Wronek, za ten media trening. Sporo zobaczyliśmy, także z apetytem czekamy na jutrzejszy występ. A my już zapraszamy to na scenę. Ja kiedyś tak oglądałem wszystkie programy, jeździłem na te gale, teraz mi się nie chce jeździć i kurwa większość tych programów mi się nie chce oglądać, nie? A te konfy oglądam głównie dlatego, że wy chcecie. Jego przeciwnika Tomasz Olejnik. Mówię, że go wyzywają. Wiedziałem, ale poleciałem. Ginjol, ja z nami. Witam bardzo serdecznie po cieniu. Nie zapomnij, że to swój kanał. Co to prowadzę? I tak się widzowie robi pieniądze. No. Jedni siedzą w domu, drudzy zapierdalają, tak? Widzowie, dotarliśmy po przepychankach, w akredytacjach. Znowu jesteśmy. Fame 20. Jubileuszowa gala, Wronek, Tuszol. No i zepsuty rekord, co mogę powiedzieć? Oby nie, oby nie. Tyle na dziś. Ja tam w materiale przez chwilę przemknąłem, jak byłem u Tuszola na treningu. No ale tutaj oczywiście Patryk i Kieras zajęli się chłopakami. No i zobaczymy, co z tego będzie. Jak nie, no to chłopaki... To wiadomo, że... Do smoka pójdą. Pójdą do czerwca. Znaczy, myślę, że trzeba tych... Trzeba więcej jakichś nowatorskich rzeczy wymyślać, nie? Już 4 lata, kurwa... No już i tak teraz się... Na początku było MMA, potem się otworzyli na K1 mocno od 2 lat. No i teraz znowu myślę, że trzeba coś. Ten turniej może to jest jakiś dodatkowy bodziec. Czerwonego smoka po prostu. Oni ci nawet wyblaknięte koszulki dają, wszyscy mają normalne twarz. Szara! Wypierdala, bo musisz się rozjebać. A ty ma czarną? Przywitałby się w ogóle za mną. Ale kolego, nie możesz mieć takie rękawy. No takie dają, debilu. Nowe! Aż 30 nie pan. Jak to jest wypachniany za to, nówka na żarty, zobacz! Jak szczęśliwy kołd. On za 24 godziny prawie będzie miał tyle ziala na koncie. Tak. A psychicznie? Zajebiście w kołd. Łukasz Tuszol! Duszyński! Jest pewność siebie, Tuszola, jest uśmiech, jest nienaganna fryzurka, wyczesany także wąsik. Zobaczymy, jak z techniką wyczesany i umiejętnościami wąsik sportowymi. Mięciutko na nogach, szuka luzu. Szuka obycia z tą matą przed jutrzejszym debiutanckim starciem Tuszol. Troszkę ciosów na odchyleniu, poza dystansem. Są ciosy podbródkowe, także ciosy proste. Wszystko zwieńczone middle kickami. Jutrzejszy pojedynek odbędzie się w formule K1 w małych rękawicach, także jak najbardziej z tych kopnięć, uderzeń może korzystać Tuszol w jutrzejszym pojedynku. Tuszol jest faworytem tego starcia. 1,42 przed jutrzejszym debiutem na gali Fame 20. Dziękujemy, Tuszol, za ten media trening. Szkoda, że nie mogę wejść w jego ciało, nie? Wiktor Wronek, Wronka! No to już wiem, no tego już mi się nie chce oglądać. Bo to widziałem w sumie. Dzień walki. Cześć, witam wszystkich serdecznie, witam cię bracie serdecznie. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest dzień walki. Co mam powiedzieć? Zwarty i gotowy, tak? Myślę, że obudzę się zestresowany. Ci powiem tyle. Timo Lejnik. Oby twoje słowa się obieciły w pyłku. Stresik to się zacznie, jak pojedziesz na arenę. Znaczy taka adrenalina, nie? Zobaczymy. A skąd Rudy wie? Tam do środka. Bił się czy co? Pełna pusta hala, a ty tak, sobie coś potem, ja pierdolę, to się zaraz wydarzy. I zaczynasz galę, stary. Więc ty patrzcie w ogóle na Tuszola, nie? Jak nastawienie? Zajebiście. Tak? Z nami jest Dzik, czyli jest nastawienie. Tu jest Dzik, ja jestem Lucha. Nie no, lekko. Tylko kurwa się dowiedziałem, że około 23 dopiero walczy.
No tak. Kurwa, zobaczymy jak to będzie. Tak się nie mogę doczekać. Już kurwa chcę tam być, żeby to było za mną. Poradne. Dzik. Kwestia jest taka, że czekamy na trenerów. Aktualnie, nie wiem co jest. Tak, spóźnieni jesteśmy. My się przepraszamy za spóźnienie, bo 3 minuty się spóźniliśmy przez Damiana. Poczekałem za Damianem. Mam gówniany zegarek jeszcze. A, jest faktycznie. Ale ja to dopiero przed chwilą przyszedłem. A, to też się spóźnimy. Jak już która runda? Pierwsza. A może druga. No, ale do trzeciej na pewno nie dojdzie. O, myślę, że do brzucha cały. I trener siłowni każe takie rzeczy. Leć Adaś! Po złoto! Adaś, leć! Yes! Po 2 metry! A też idzie na kropkę. Co? Z nich która runda? Ja ci powiem, że podejrzewam czegoś tak samo. Pierwsza, druga. Przełom drugi. Ale ja myślę, że jak pomyśli głową, to w pierwsza. Jest isieńka. Nie? On we mnie wierzy, to kurwa. To kurwa, jak ja mogę przegrać. Że podpływa, on ma walczyć się do dopływania. No, ma jeszcze go cepy. Tak? Do pływania go przygotowują. Olejnika widać, że się szykuje. Nie wierzę, że takie mocne treningi pod kosę, kurwa. Widać, że już na olejnika, kurwa. No chuj mi ten olejnika. Ja go kurwa młodego nie da rady rozjebać. Młody piosarzy, bo jak wygra z Wronkiem. Ja już mówiłem Wronkowi, że już teraz zmieniam team, bo Wronek jest siławy, kurwa, z mojego rodzinnego miasta. Zobaczcie, no będziesz wspierać młodego. Zależnego osoby. No właśnie, a ja już powiedziałem, że no już chuj, muszę zmienić team. A nie ze Szczecina, nie? Kurde, on nie jest taki suchy jak myślałem. Chyba taki po prostu mały jest, nie? A nie jest taki patyk. Na kosy wystarczy przecież, kurde. Ale mógłby tak z 5 km jeśli przepraszam. Czekaj, muszę zostać. Mały jest po prostu. Ja wiem. O, fajnie się boi. Tak piątkę przytyję, już będzie lepiej, nie? Wronka jak zaraz spuszczę na ciebie, to jak ciebie dolarek, to jak sobie to wszystko, nie? Żarty, to było pod kamerą. Nie no, chłopie, co ty mówisz, zaraz na to. A mi tu coś będziesz pierdolił. Jakbym ci, kurwa, zajebał liścia, to byś się, kurwa, zaczął kręcić jak wiatrak, kurwa. No. 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 Tak, ale możesz nie dotrzeć, kurwa, szczęście. Ja wolę jaką ptakę, nie? To jest frikowe, a te to tak, wiesz. No to każdy robi. Wiesz, to nawet Tuszor się nauczył. Wiesz, stój i teraz! Jest but. Szybki jest jebany. Zobacz, mógł Lidii jak wygrać, proszę cię. Dobra, robię to dla ciebie. Szczerze, Jadrak, to był jak dostałeś od Bangi 100 km na rowerku? Zostało mi jeszcze 84. Idę jeździć na rowerze. Albo nie chcę. Jutro będzie jazda na rowerze, widzowie. Nie, ja miałem iść do kultacji z gwiazdami, ale już były geje. Witam serdecznie. Kurwa, bajam, ej, tak się kurwa luźno czuję, że to jest koniec. No, jest luź. Wiesz, co zrobimy? Chce ktoś kupić buty, bandury? Dziadki się spóźniają. Dziadki spóźnione. Oczywiście nic się nie może zmieniać, nie? Minuta zawsze na tyłach. Jego wina. Gdzie jest Bronek? To już kurwa, idziemy po swoje. Kurwa. Po swoje. Dobrze jest? Dobrze, chuj. Ja się czuję, jak mówię, ja się czuję, jakbym sobie szedł na jakieś luźne sparing, na zabawki. No, bardzo dobrze. Bronuś też widzę, nie? Co? Musi być.
On pali ślugi, on ma kondycję na 30 sekund. On zrobi jedną rzecz, robi to zawsze. On w ciebie kurwa wbiegnie. Bo myślisz, jesteś mniejszy, tak jak ja raz mówię. Na spokojnie, bach, odejdź, niech się rzuca. Staś, bo tym prawym ten bebek. Staś, bo bebek jest plot, klata, bij w te miejsca. Masz go sobie kurwa kroić, on w drugiej rundzie, jeżeli dojdzie do drugiej rundy, to nie będzie kurwa chodził. Bo będzie tak, wleci i tak kurwa będzie. A widzisz, jak on wyprowadza cios? Tak. Myślałem, że będzie coraz gorzej z głową, im bliżej będzie, ale jest kurwa coraz lepiej, nie? Jest tak nabuzowany, coś pięknego. Pasto. Który? To? To, no. Jak tam? Tylko już rozpierdalasz, nie? Tylko żebyś nie pikował, żebyś nie, nie pikował jak szeli na rampie. Jak ci widziałem na tarcza wczoraj, byłem w szoku. Patrzę, kurwa, Wronek tutaj. Patrz, tak zwana ta. Ale młody. Gruba. Chodź młody. Niebieski? Tak jest. To też jest chuj pojebany, bo zamiast leżeć do 22 w hotelu i się odpoczywać, to musisz tam kurwa być od 17, bo kurwa jakąś próbę robią. No, a chyba nie myślą, że jesteś na tyle inteligentny, że kurwa na przykład będziesz wiedział, na którym kafelku masz stanąć. Bo też by dużo zmienił, jakbyś na przykład stanął na innym, nie? Siadam tutaj? Co, będę mógł pizgać bez opamiętania? To zależy od ciebie, a to nie chroni w 100%. Nie no, wiem. Skręcili, no skręcili to. To jest gorzej, ale nim. No, ten to jest gorzej, byś nie. Masz buty czy nie? Kurwa, nie wiem, nie. Nie buty. Dobrze, chłopie. A z kim miałeś pokój? Sam. Ale ma kartę, Amal ma moją kartę. Kup wziąć butów? Ja pierdolę, jak to kurwa jest możliwe. Panie. Ja pierdolę, ej pojebane. Chuj dobrze, ja pierdolę. Dobrze? Chuj dobrze, no. Dlaczego mnie nie wpuścicie? Bo nie jesteś zawodnikiem, ja jestem do klatki! Kuszol, Banji, puśćcie mnie! Dzisiaj widzowie wygrywamy. Ja obejmuję taką klatkę, kurwa! Bugę, kurwa! Pa, ta! Kurwa! A kurwa, tak szczerze, Tuszol jakby był trochę wyższy i starszy, to kurwa typowy graczol, nie? Wszystko wie najlepiej, kurwa, zmierzły. No. Jak dziadek umie siadać na słoik? To Wiksa, ta? No. Tak jest. Jak ci będzie za gorąco, to za chwilę coś ściągniesz, ale to przed przepałką, dobra? Dzień dobry, jesteśmy. Pierwsza walka Wronka. Patrzymy, co tutaj się dzieje. Łukasz jako starszy kolega bacznie obserwuje. Dawaj, kurwa! No to jest okej. Pytałem się Łukasza, jak się czuje. Mówi, że na razie jest wszystko okej. Troszeczkę porozmawialiśmy. Troszeczkę jako starszy kolega, bardziej doświadczony zawodnik sztuk mieszanych. Dałem mu kilka rad, cennych wskazówek. Starszy doświadczeniem i z ryja. A Wronek się przepala. Zaraz ja uciekam, bo też nie chcę chłopakom przeszkadzać, ponieważ oni są w swoim gronie. Wronek ma być w 100% skupiony na walce. Też nie chcę nikogo wytrącę z równowagi. Wpadnę potem jeszcze na chwileczkę do Tuszkiego. To pójdę, bo ja mam... Tak. Ja zaczynam przepałkę około 21, bo ja 22.50 będę miał prawdopodobnie walkę. No, to ja koło Tuszkiego też przed przepałką wpadnę, żeby już mu nie wchodzić, nie rozpraszać go niczym. Trzymam z całego serca... Nie, to ja się sam będę rozpraszał. Trzymam z całego serca kciuki za chłopaków, wierzę w ich zwycięstwa. I licz się tylko i wyłącznie dobra zabawa. Chodź! 2, 3, 4 i 2! Do przodu,
Drzwi! Do końca 5 sekund! Przyspiesz to! Dobrze! Serwis! Charakter tak zwany! Serwis! Bo w ringu nikt nie będziesz dyskutował, jak będą ci kurwa cisnąć albo krzyczeć, tak? Bronuś, koncentrujemy się na tym, co robisz. No wiadomo, nie? Nie dla pieniędzy. Wolno wdychać. Nie tak? Uspokoić się oddychania, jak zrobić. Widzowie, ja też się starałem na tyle, na ile was szanowałem. Wolno, to te serce wolno będzie sobie zatrzymać. Jak będziesz robił, to do serce... napędzą. Nie, masz się wyluzować, masz myśli. Za każdym razem, jak sobie myślałem o walce, wsadzałem papierosa do buzi. Mówiłem, dla moich widzów. Co do ciebie będziemy, bo będziemy do ciebie mówić między przerwami, słuchać, oczy otwarte, nie zamykasz oczy, możesz być cały czas trzeźwy, trzeźwy, słyszysz? Uderzam palcami, kurwa. Zamykam, nie będziesz myślał. Już tam nie będę. 36 mam naładowane. Nie raz chyba nie. Tam nic nie boli. Jak miałem ciężki okres, pomagałaś w niedoli. Jedną ręką waliłaś mi konia, drugą lepiłaś pierogi. Mogłem cię oddać ziomkom, nie szukać zapomogi. Miałaś w sobie więcej członków niż odnóża stonogi. Wściekły kefir przesyła 100 zł. Papiery na bycie kobietą z cyckami? To kogo ty kurwa szukasz jak jeszcze? O takie co jeszcze nie wiadomo? Do kontaktu z modem zdjęcie za stówkę dla wujka. Chłopie! Nie no kurwa, idziesz siedzieć, kefirku, no! No gdzie kurwa? No idziesz siedzieć, stary, będziesz w więzieniu, no! Tam czekają za tobą wszyscy. A dzięki za stówę. To jest dużo ważniejsze od ewentualnej pedofilii. Więc przestań kurwa skomleć i zapierdalać. Luz, pyk, widzisz, że kurwa zasypia, widzisz, że zasypia, dół i góra. Kurwa, 10 labeli nad nim. A, czy to jednak była prawda, że Edzio jest tym? Że Edzio był Jokerem? Ogłosili go w ogóle, czy nie? Mi ktoś tak powiedział, że Edzio będzie w razie czego, jakby był tym. Pyk, widzisz, że kurwa zasypia, widzisz, że zasypia. No. Dół i góra! Kurwa, 10 labeli nad nim. Nie no kurwa, Edzio, jak miałby się bić z takim Josephem, no to ała. Bronu, wziąłeś tą walkę 3 tygodnie przed, więc już pokazałeś, że masz kurwa jaja, nie? Teraz masz się kurwa skupić i go normalnie rozp***olić. Normalnie go kurwa rozumiesz? Masz wszystko zaplanowane. Jak będziesz myślał, to zrobisz kurwa w pierwszej rundzie. Ale się nie napalaj, tylko wszystko pomalutku. Zap***ol mu w łeb i koniec roboty. Zrozumiano? Po kolei. Już wygrałeś. Już teraz jest... No jakby ci kieras powiedział, że masz mu zajebać w łeb, to kurwa byś mu zajebał w łeb, no. Wygrany, dopełnisz tego w klatce, rozp***amy go, wychodzimy i się bawimy. To jest kurwa twój dzień, pokazujesz kurwa, że masz klasę, jesteś w chuj nad nim, rozp***arasz go lekko. Marzyliśmy o tym, kurwa o tym. Kurwa, Bandura się chyba popłakał, tak? Kurwa, ale mocno. Pojebane ty. Wiktor! Pojeby! Wrondek! Ej! Masz ciary autentycznie, on kurwa ciary! Zaczynamy! Ej, dobrze jest mieć pierwszą walkę na gali od kogoś!
Szkoda, że Bandura wpierdolił kamerę, nie? Zakrył obraz i się mamy. To na klacie najlepiej mieć. Dobrze! Pizgaj go, kurwę! Pizgaj go! Pizgaj go! Ego, kurwa! Luźno, luźno! Jedziesz! Rundy pierwszej. Przez TKO zwycięża Wiktor! Taki zastrzyk na początku gali. Ja już nie mam głosu. Chciałem bardzo podziękować. Mojego taty z nami nie ma, niestety, bo straciłem go bardzo wcześnie, ale za to jest mój drugi ojciec, Patryk. Patryk, dziękuję ci za wszystko. To bez ciebie nie miał nic, że cię kocham. Jak ojca, jak ojca. Pierwszy pojedynek za tobą, pewnie już z tyłu głowy. No, jak teraz na, jak Patryk się będzie bił, to ja myślę, że chyba, kurwa, gdzieś, ja pierdolę to wszystko, to będą bungee, nie? Może gdzieś tak tu, kurwa, będzie z 200, 350, 500, no, myślę, że cały ten pierścień to będzie bungee, nie? Masz jakieś wyzwania i możesz teraz wykorzystać ten czas, aby być może rzucić komuś kolaucika na kolejny pojedynek, bo pewnie nie chcesz się zatrzymywać. No, jest jedna osoba, którą chciałbym wyzwać. A ja nie robiłem sektoru takiego ten. Ja chyba brałem 150 biletów i tak od rozdałem po znajomych. Pierwszy sektor chyba taki, co że my napisaliśmy na stronę, to był sektor... Chyba na Heilig? Myślę, że mogłaby to być ciekawa walka. Walka dwóch community switchowych. Chciałbym wyzwać Davidka. To jest ten drugi, młody z tej drugiej ekipy. No myślę, że ciekawa walka, nie? Zobaczymy. No to czekamy, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. I jeszcze raz, wielkie brawa dla 20-tego w swoim debiucie. Wiktor, Wronek, Wronka! Ale go rozjebał, ja! Stanajcie tu, kolegamy na Te koszulki my robiliśmy, no. Ale dostał fizdę! Ale tak dostał tego prawa! Czy jakiegoś ślikackim będzie się bił Bandura? No jest już jakby rywal, ale... No wiesz, no do momentu kiedy nie ogłoszą, to wiele może się wydarzyć, nie?
Nowego żółt skóry ja rozjebałem. No. On ledwo stał po tym. Lewo. Czaj. No, Łukasz! No i teraz presja! Badaj, Patryk, zrób to pod koniec pierwszej rundy, nie? Ja się nie będę z nim pierdolił, depczę go jak peta, kurwa. Pierwszym, który wygrał przed czasem. To dziewczyna, brąka, czy siostra, czy kto? Ty zrobiłeś bandura i accident kopie w oktagonie na wywiadzie. Brawo. Oj kurwa. Siostry, mama, okej. Dawajcie mu kasetą, zapierdolcie. To chociaż jakieś obrażenia będzie miał po walce, a nie, że kurwa, taki świeży wyszedł. Brawo! No grubym byśmy za chuja tak nie porzucili. By do parkingu spadł na drugie. Grubym byśmy za chuja tak nie porzucili. Nie przesadzę. O, bandura już widzę, że... Widzę, że kurwa w ciężkich przygotowaniach jest. Ja pierdolę. No. By do parkingu spadł na drugie. Ej, na wyjście do walki, tak mi w klatę zajebaliście, mówię, całe te palce odciśnięte. No nic, Dusiolek ma leciutką presję. Ostro trenuję dzisiaj, zjadł tylko pół kebaba. Nie zabujana. Jak tam? Dobrze. Te kliki, rozgrzewka, przepałka, tatuaże trzeba zrobić jeszcze od sponsorów. No ja nie luz, wygrana. O, lekka wygrana. Patki, wszystko pracuje do. Tak jest, na maks. Całą stopę. Co jest za pozycję, panowie? Ściągamy. To musi ten odcinek cały. Ta strona jest o wiele lepsza. Teraz tak już na świeżo. Jestem z siebie dumny. Cieszę się w chuj, dzięki widzowie za wsparcie. Siedzę sobie teraz, czekam na Tusiego. Tusi to tylko formalność, kurwa, wiemy o tym bardzo dobrze. No i po wygranej, kurwa, mail. Widziałeś, jak go rozkurwiłem? Co? Widziałeś, jak go rozjebałem? No dobra, ale już kurwa... Dobra, okej. Okay. Fajnie, w chuj. Ale to jest olejnik zaś, kurwa, nie odpierdolę, że się nie odkurwi, nie? O kurwa. Co powiesz? Czułem zero babsztyla, kurwa. Jedzie, jest okej? Okay? Dobra, 4. Szybciej. 2. Łapami pracuję. 2. Dobre tempo. Trzymaj. Dobre tempo. Do przodu. Do przodu. Dawaj, to zwany wysiłek bezlodowy. Przechuj! Dziadek. On się kurwa nie męczy. Dobrze. Trzymaj! A bo jeszcze chwilę, dawaj, zamieniam się w radzie. Jeszcze dawaj, mamy minutę. Cały czas. Kurwa. Rozjebał cię. K1 mnie rozjebał. I ostatnia, hopa. Tak. I prawy. Tak. 1, 2, 1. No, siły trochę. Siły trochę brakowało pod koniec. Mój człowiek. Gorzej go potraktujesz, tym lepiej dla fejmy. To ma być na klatce, tak? Jeden ma być na klatce, dwa. Tak, a dwa na klatce. Na białym tle to jest? To jest na białym tle. A nie jest na przykład wszyscy? Nie, to jest na białym, bo ma kolorową klatę. Na speedzie to robimy, nie? Tak, tak jak.
Dobra, gdzie ma być ten? Gdzie ma być? Do góry pasibus. Ogarniemy. Ogarniemy wszystko na spokojnie. 6-0 musi być. Chyba będzie. 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 Chodź. Króciutko o każdym Poznaniu. Tusi, podjebałeś kawał, kurwa, dobrej roboty. Należy ci się, kurwa, zwycięstwo, więc idź, kurwa, i to co zrób, kurwa, tak jak potrafisz najlepiej. Tak jest. A jesteś, kurwa... Cztery miesiące zapierdalania, roboty, wysiłku. Wszystko pokażesz tutaj, pionę zbijesz, rozkurczko. Idziemy, robimy swoje, nie, tak? To jest 10 leveli nad, kurwa, i dziś jest rekord życiówka Leszcza, rozumiesz? Tak jest. Jedziemy. Kurwa. Panowie, jedę za wszystkie! Łukasz! Tam są VIP, Tauron Areny i Skyboxy, okej. Okay. Panowie i panie, panowie i panie, Łukasz Tuszoltuszyński! Brawo! Witam! No to co, jak był Wronek, to tego chudzielca też chyba trzeba. Bo łamiecie mnie, kurde! Chodź, chodźcie! To jest chyba w kasetę. Brawo! O, panowie! I kurwa kończymy, ja pierdolę! Wy dwie pierwsze rundy. Życzę Bandurze jak najlepiej, ale z Adamkiem w boksie jakoś tego nie widzę. Kurwa, ja ci powiem tak, nie? Tu będzie jedna ciekawa rzecz, jeśli to co mówisz jest prawdą. Bo jakby weźmy taką poprawkę, że to co mówisz jest prawdą, nie? Że rzeczywiście Bandura się będzie z Adamkiem bił. Ja tego nie wiem, no bo skąd miałbym to wiedzieć? No i największy problem Adamka jaki jest, że Adamek pod koniec swojej kariery był chujowy, nie?